Cześć, dzisiaj pokażę Wam sposób na przyszykowanie sałatki z krewetek koktajlowych. Szybki i prosty. Potrzebujemy krewetki koktajlowe, które sobie wyjmę z zamrażarki. Wcześniej nastawiłem sobie wodę, którą teraz podkręcę i zacznie bulgotać. Do wody wcisnę pół cytryny. Będziemy krewetki parzyć. Wodę posolę. Jak mi się uda to otworzyć. Więcej na rynku zostało niż w garnku. I popieprzę. Woda zacznie mi się gotować. Wrzucę krewetki. Woda zaczęła nam się gotować. Wrzucę nasze krewetki, które sobie wcześniej otworzę. To sobie delikatnie przemieszamy. Woda nam się zagotuje, krewetki będziemy mieli sparzone. Teraz w międzyczasie wezmę się za szykowanie spodu do naszej sałatki. Prosty patent, żeby usunąć głąb z sałaty lodowej. Uderzamy o deskę. Wyciągamy głąba. Głąba mamy usuniętego. Będziemy potrzebowali pół sałaty lodowej, którą sobie jakoś tam pokroimy. Możemy poszarpać. Ale ja mam ostry nóż, więc pokroję. Do tej oto miski. Wymieszamy na pół z rukolą. Krewetki nam się jeszcze nie gotują, dlatego możemy sobie wkroić do środka pomidora. Myślę, że pół w zupełności wystarczy. I kawałek ogórka. Spód do naszej sałatki mam przyszykowane. Czekamy na nasze krewetki. Krewetki nam się sparzyły. Wyciągamy je z wody. I z 200 gram zrobiło nam się tyle. Do koktajlu potrzebujemy majonez i ketchup. Około 2 łyżek majonezu. I tyle samo ketchupu. Aha, jaki odgłos. To wymieszamy. I do tego dodajemy 50 ml whisky. I alokujemy produktu. Może być czerwony Jasia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mieszamy i wylewamy na nasze sałatę. Do dekoracji użyję trochę rukoli. I cytrynę, którą możemy przyozdobić naszą sałatkę.
sałatka bądź koktajl. Gotowe, także życzę smacznego.